Jacek Kurski kierował Telewizją Polską do marca tego roku. Na wniosek Rady Mediów Narodowych został odwołany z tego stanowiska. Teraz okazuje się, że ponownie może zająć prezesowski fotel Naworonicza. Jak się dowiadujemy, Krzysztof Czabański, prezes Rady Mediów Narodowych, organu kontrolującego Rady Nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, zarządził głosowanie korespondencyjne nad dwiema uchwałami. Jacek Kurski wraca na stanowisko? Dziś odbyło się głosowanie nad dwiema uchwałami Rady Mediów Narodowych. Pierwsza dotyczyła poszerzenia Rady Nadzorczej TVP z 3 do 4 osób, druga zaś wnioskowała o wprowadzenie do Rady TVP Jacka Kurskiego, jeszcze do niedawna prezesa. Krzysztof Czabański powiedział dziennikarzom, że głosowanie odbyło się na wniosek obecnie urzędującego prezesa TVP, Macieja Łopińskiego. Uznałem trafność tego wniosku, podaje Czabański. Jak dowiadujemy się z serwisu gazeta.pl, oba wnioski zostały przegłosowane pozytywnie. Rada Nadzorcza TVP będzie liczyła 4 osoby. A zasiądzie w niej Jacek Kurski. Czy dojdzie do zmian na stanowisku prezesa TVP? Będziemy przyglądać się sprawie i relacjonować ją Państwu. Przypomnijmy, że według medialnych doniesień Jacek Kurski stracił w marcu stanowisko prezesa TVP za sprawą prezydenta Andrzeja Dudy, który był nieprzychylny Kurskiemu. Według doniesień w zamian za odwołanie Kurskiego ze stanowiska, Duda miał podpisać ustawę o przeznaczeniu 2 miliardów złotych na rzecz telewizji z budżetu państwa. Źródło: gazeta.pl. Następny artykuł.